Cześć, tu Ola i kanał Poledy Travels. Opowiem Wam dzisiaj o emigracji na Maltę, bo okazuje się, że wiele osób ten temat ciekawi, i nawet sporo osób wspominało, że zastanawia się nad przeprowadzką właśnie na Maltę. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w Polsce z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęła się w Grecji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Na początek chciałam jeszcze powiedzieć szybko, że bardzo Wam dziękuję za wsparcie, jakie okazujecie. Pod filmami, jeżeli chcecie nam pomóc w rozwoju tego kanału, to zachęcam, żeby go zasubskrybować. I subskrybując kanał, możecie kliknąć w taki dzwoneczek, wtedy dostajecie powiadomienia o każdym nowym filmie na naszym kanale i dzięki temu niczego nie przegapicie. Zacznijmy od języka. Ja uważam Maltę za dosyć łatwy kierunek emigracji, właśnie ze względu na to, że angielski jest jednym z języków urzędowych. Na Malcie językami urzędowymi jest angielski i maltański, i Maltańczycy są dwujęzyczni. Dzięki temu naprawdę nie ma problemu, żeby się w ogóle porozumieć gdziekolwiek w języku angielskim, ale co więcej, wszystkie formalności załatwia się nawet po angielsku. Jeżeli trzeba załatwić sobie kartę pobytu, to oczywiście wszystkie dokumenty wypełnia się po angielsku, nawet umowę dotyczącą wynajmu mieszkania. Też podpisuje się w języku angielskim. Nie ma problemu, żeby pójść do lekarza i się dogadać po angielsku, więc to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie dla imigrantów przyjeżdżających na Maltę. Mimo to, że angielski jest językiem urzędowym i też językiem, który wszyscy znają, to myślę, że warto nauczyć się podstawowych słów i zwrotów w języku maltańskim, dlatego że. To po pierwsze pozwala nam zaskarbić sobie dużą sympatię Maltańczyków, ale też pokazuje nasz szacunek do Maltańczyków i do kraju, w którym mieszkamy. Ludzie zupełnie inaczej będą na Was patrzeć, jeżeli będziecie znać chociaż kilka słów w języku maltańskim. Kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o emigrację do jakiegokolwiek kraju, to praca i zarobki. Musicie wiedzieć, że na Malcie nie zarabia się tak jak w krajach na zachodzie, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Tutaj pensje są dosyć niskie, jeśli porównujemy do krajów zachodnich. Pensja minimalna na Malcie wynosi 777 euro i nie ma możliwości, żeby za taką wypłatę na Malcie się utrzymać, jeżeli samodzielnie wynajmujemy mieszkanie. Jeżeli ktoś wynajmuje tylko pokój. To owszem, może się to udać tak na, na siłę, da się za to utrzymać przez miesiąc, ale jeżeli chcemy sam, mieszkać samodzielnie w wynajętym mieszkaniu, to nie ma takiej możliwości. Zarobki są tutaj dużo niższe, i to jest z kolei powód, dla którego nie aż tak wielu cudzoziemców chce przeprowadzać się na Maltę, bo po prostu mniej tutaj można zarobić. Czy łatwo jest znaleźć pracę na Malcie? To naprawdę bardzo zależy od tego w jakiej branży szukamy pracy, jakie mamy doświadczenie i jakie mamy wykształcenie. Co ciekawe, na wielu stanowiskach pracy wymagana jest znajomość języka maltańskiego. To bardzo zależy od branży, ale są takie branże, gdzie język maltański jest wymagany, więc też bez znajomości tego języka będzie nam trudno znaleźć pracę. Ale na przykład bardzo łatwo jest cudzoziemcom znaleźć pracę w turystyce, też w sektorze IT, czy też chociażby w sektorze E-gamingu. Więc tak naprawdę to, czy będzie łatwo, czy trudno znaleźć pracę, zależy od tego, gdzie tej pracy szukamy. Jeżeli planujecie emigrację na Maltę, to polecam po prostu wcześniej już sprawdzić, chociażby na LinkedInie, jakie są oferty pracy w waszej branży, czy w ogóle macie możliwość znaleźć pracę w swojej. Dziedzinie i czy będzie to coś, co będzie Was satysfakcjonować i jakie mniej więcej będą zarobki? No bo zarobki tutaj są naprawdę bardzo różne w zależności od tego, jaki oczywiście wykonujemy zawód. Pensja minimalna jest niska, ale też wiadomo, że nie wszyscy pracują za pensję minimalną. Można zarabiać na Malcie słabo, a można zarabiać bardzo dobrze. Wszystko zależy od branży, w jakiej pracujemy. Następna kwestia to oszczędności na start. Moim zdaniem to jest kolejna rzecz, która ułatwia emigrację na Maltę, dlatego że co prawda zarobki są niższe niż na zachodzie, tak jak wam mówiłam, ale ceny też są niższe. W moim odczuciu na Malcie jest drożej niż w Polsce, ale ceny i koszty życia są na tyle rozsądne, że w z oszczędnościami z Polski jesteśmy w stanie przez jakiś czas się na Malcie utrzymać, dopóki nie znajdziemy pracy. Na sam początek można po prostu wynająć się pokój w dzielonym mieszkaniu za 300-400 euro miesięcznie, do tego jakieś drugie tyle na wyżywienie i transport, i za te 600-700 euro można przeżyć cały miesiąc, dopóki nie znajdzie się pracy i nie będzie się mogło wynająć czegoś. Samodzielnie. Wtedy oczywiście koszty utrzymania wzrastają, ale jak znajdziemy jakieś nieduże mieszkanie, to jesteśmy w stanie się utrzymać za około 1000 euro miesięcznie. Więc pieniądze na start to nie jest tak, że potrzebujemy jakiejś kosmicznej kwoty, żeby zacząć żyć na Malcie. Poza tym, z takich kosztów, z którymi trzeba się liczyć na początku, tak naprawdę mamy tylko. Depozyt za mieszkanie. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to płacimy depozyt w kwocie miesięcznego czynszu, i to jest tak naprawdę cały wydatek, więc potrzebujemy pieniędzy na miesięczne utrzymanie plus depozyt za mieszkanie. Ale na przykład nie potrzebujemy już inwestować pieniędzy w wyposażenie mieszkania, bo mieszkania wynajmuje się po prostu całkowicie wyposażone, więc tak naprawdę nie ponosimy żadnych innych kosztów. Formalności i pozwolenie na pobyt. Malta jest krajem należącym do Unii Europejskiej i strefy Schengen, dlatego tak naprawdę na Maltę możemy się przeprowadzić i już następnego dnia zacząć tutaj pracę bez jakichś zbędnych, dodatkowych formalności. Na Malcie możemy przebywać 90 dni bez konieczności rejestrowania pobytu. Po tym musimy oczywiście złożyć wniosek o kartę rezydenta, co niestety trwa bardzo długo, dlatego że wszystkie formalności na Malcie trwają bardzo długo. To jest niestety wada mieszkania tutaj. Trzeba się do tego przyzwyczaić i uzbroić w bardzo dużo cierpliwości. Ale generalnie tych formalności związanych z rozpoczęciem życia i pracy tutaj nie jest dużo. O formalnościach potrzebnych do życia i pracy na Malcie nagrałam już oddzielny odcinek, podlinkuję Wam go gdzieś tutaj na górze. Transport publiczny. Jeśli chodzi o transport publiczny na Malcie, to mamy do dyspozycji tylko autobusy. Są jeszcze promy na Gozo i na Komino, ale na samej wyspie Malcie mamy do dyspozycji tylko autobusy. Za transport publiczny nie płaci się dużo, dlatego że jeżeli tutaj mieszkacie i wyrobicie sobie kartę na transport, kartę Talinia, to maksymalnie miesięcznie za przejazdy płaci się 26 euro. Po prostu skanując tę kartę, przy każdym przejeździe pobierana jest z tej karty kwota 75 centów, ale jeżeli już wyjeździmy, 26 euro w ciągu miesiąca. To do końca miesiąca podróżujemy komunikacją publiczną za darmo. Więc to jest też duże ułatwienie, że jest ta kwota maksymalna, którą możemy miesięcznie za ten transport zapłacić, i jeżeli do niej dobijemy, to po prostu już nie płacimy więcej. Trzeba też pamiętać, że Malta jest bardzo zatłoczona. Tutaj jest mnóstwo samochodów, jak na liczbę mieszkańców Malty, i to sprawia, że w godzinach szczytu są naprawdę straszne, Korki i poruszanie się tutaj drogami wymaga dużo cierpliwości. Chociaż dystans nie jest zbyt odległy, to jednak tych samochodów jest tyle i tworzą się takie korki, że przejechanie czasami samochodem zajmuje bardzo dużo czasu. Ale to samo tyczy się też autobusów, bo one też stoją w korkach. Niestety, to jest wada tutaj transportu. Są autobusy, które niby w porządku działają. Ale niestety poruszanie się po malcie potrafi zajmować dużo czasu. Ciekawostką jest to, że pomimo tego, że to jest naprawdę dobra pogoda, to bardzo niewiele osób porusza się na przykład skuterami albo rowerami. Dla mnie to był duży szok na początku, że jeżeli pogoda jest naprawdę. Idealna do tego, żeby y, dużo było tutaj skuterów, żeby ludzie jeździli rowerami, to praktycznie nikt tego nie robi. Większość ludzi i tak przemieszcza się samochodem. Wynika to też z tego, że y, Kierowcy tutaj są bardzo mało uważni i naprawdę czasami prowadzą jak wariaci. Dlatego ludzie też mają obawy przed kupowaniem skuterów, bo po prostu nie mają zaufania do kierowców samochodów i tych skuterów jest naprawdę, naprawdę niewiele, chociaż warunki do jeżdżenia tutaj skuterem są idealne. Właściwie przez cały rok. Jeżeli decydujecie się mieszkać na Malcie, no to po jakimś czasie zobaczycie, że ten transport publiczny nie wystarcza i chciałoby się mieć swój własny środek komunikacji, czy to będzie samochód, czy to będzie skuter, żeby móc się swobodniej przemieszczać i też dotrzeć do miejsc, do których komunikacja miejska niestety nie dociera. Kolejna rzecz, która uznałam, że jest warta wspomnienia tutaj, to stosunek Maltańczyków do cudzoziemców. I z tym bywa naprawdę bardzo różnie. My mieliśmy skrajnie różne doświadczenia, poznaliśmy naprawdę wspaniałych i pomocnych Maltańczyków, ale byliśmy też świadkami sytuacji, gdzie w komunikacji publicznej jedna z pasażerek krzyczała na cudzoziemców, radząc im wrócić do swojego kraju. I to jest niestety bardzo częste hasło, które można tutaj usłyszeć, czyli Go back to your country. Wróć do swojego kraju, jeżeli tylko ktoś z cudzoziemców powie głośno, że coś mu się na Malcie nie podoba albo że coś powinno być zmienione, coś powinno być ulepszone. Niestety jest tutaj coraz większa niechęć w stosunku do imigrantów. Nie mówię oczywiście, że tak jest wszędzie, bo tak jak Wam mówię, no, my poznaliśmy naprawdę tutaj też cudownych ludzi, więc mamy bardzo różne doświadczenia. I wiadomo, że to jest problem, który też dotyczy bardzo wielu państw. Też mamy duży problem z rasizmem, i tutaj, tutaj nie jest inaczej pod tym względem. Ale jak rozmawiałam tutaj z osobami, które mieszkają tutaj już od kilku lat, to bardzo dużo osób właśnie powiedziało, że kiedy przeprowadzaliście na przykład na Maltę 7 czy 5 lat temu, to było widać zupełnie inne nastawienie Maltańczyków do cudzoziemców. A teraz widzą, że jest naprawdę dużo większa niechęć. Ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, która ma znaczenie, jeśli mieszkamy w jakimś kraju na dłużej, to jest krajobraz. Na Malcie nie ma rzek, nie ma jezior, nie ma lasów. Dla osób, które lubią na przykład długie spacery po lesie, w ciszy, spokoju i z daleka od ludzi do czego jesteśmy też bardzo chyba przyzwyczajeni w Polsce przeprowadzka na Maltę może być dużą zmianą. Tutaj jest dosyć sporo ludzi, jak na obszar kraju. I naprawdę trudno jest znaleźć miejsce, które jest oddalone od wszystkich, i które jest takie ciche i spokojne, i gdzie nie spotka się w ogóle ludzi. Na Malcie też nie ma gór. Najwyższy szczyt Malty ma 253 metry nad poziomem morza, więc dla miłośników chodzenia po górach to nie jest odpowiedni kraj. Ale co ciekawe, pomimo tego, że na Malcie gór nie ma, to też powierzchnia Malty nie jest taka całkowicie płaska, i to się dopiero da zauważyć jak na przykład dużo się tutaj biega albo dużo się tutaj jeździ rowerem, bo Malta jest pełna pagórków i jeżeli się na przykład tutaj właśnie biega albo jedzie rowerem, to po prostu teren jest taki cały czas w górę w dół, w górę w dół, i to jest dosyć męczące, jeżeli chcemy się poruszać. Jedno śladem. To oczywiście nie zmienia faktu, że na Malcie jest. Pięknie. Po prostu krajobraz Malty jest zupełnie inny od bardzo różnorodnego krajobrazu Polski, jaki znamy, bo co prawda nie ma gór, nie ma lasów, nie ma jezior, nie ma rzek, ale z kolei z każdej strony mamy morze, mamy piękne plaże, mamy piękne punkty widokowe, więc Malta jest oczywiście piękna, ma naprawdę wspaniałe widoki. Ale one są zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. To tyle na dzisiaj. Czy emigracja na Maltę to jest dobry pomysł? Na pewno jeszcze nagram dla Was odcinek o plusach i minusach życia na Malcie, bo naprawdę mogłabym o tym mówić bardzo długo, ale tak naprawdę emigracja do jakiegokolwiek kraju zależy od tego, czego od tej emigracji oczekujemy, też. W jakiej branży pracujemy, jeżeli chodzi w ogóle o znalezienie pracy, żeby móc się w danym kraju utrzymać, i też w jakim kraju po prostu chcemy mieszkać, na czym najbardziej nam zależy. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, uważacie, że jest przydatny, to zostawcie kciuka w górę, komentarz i zasubskrybujcie sobie kanał. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni i pomaga nam to dalej pracować nad kanałem. Do zobaczenia. Cześć!